mieć świadkami dla oracz. No. Bardzo proszę. Panie ministrze, czy wyśle pan kwiaty dziennikarce Gazety Wyborczej Justynie Dobrosz-Oracz? A co, ma urodziny jakieś, tak? Nie, ale miał pan starcie z nią, o ile pamiętam. Że ona miała ze mną chyba, bo ja się z nikim nie ścierałem. Ale pan jest mężczyzną. Kobiety trzeba szanować. A ja nie poszanowałem kobiety? No, nieładnie pan chyba powiedział w odpowiedzi na jej pytanie. Pytanie? Jakie to było pytanie? No, pan nie pamięta, jakie to było pytanie? Proszę powtórzyć. Czy zakaże pan seksu bez przyjemności? No to, i to jest pytanie? No, ale czy dziennikarze ktoś... są od tego, żeby prowokować, nie, no, żeby prowokować, wzbudzać emocje. Dziennikarze są od tego, żeby pytać o normalne rzeczy. Jak ktoś pyta o coś takiego, no to albo jest głupi, albo po prostu prowokuje. No. Ale panie ministrze, szanował pan pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci? Proszę. A pamięta pan taką historię, kiedy też z inną znaną dziennikarką Lech Kaczyński rozmawiał, doszło do starcia i potem on był w stanie jej wysłać kwiaty. Dlaczego pan tego nie może zrobić w przypadku dlatego, że Justyny nie, Dobrosz-Oracz? Dlatego, że nie poczuwam się do jakiejkolwiek winy w tym względzie. Pani Dobrosz-Oracz po prostu zadała pytanie, które było głupie. No i stwierdziłem, że jest głupie. No. Nie ma głupich pytań. Co, to, są to, tylko to głupie odpowiedzi. Było. To akurat było. Ale dobrze, ale taka dżentelmeneria. Panie redaktorze, szacunek do poważnym radiu, z poważnym redaktorem, zobaczcie państwo, rozmawiamy o jakichś głupotach, po co to? Panie ministrze, czyli pan nie przeprosi? Nie, bo nie mam za co. To pani Dobrosz-Oracz i Gazeta Wyborcza powinna mnie wielokrotnie przeprosić za to, że mnie szkaluje, za to, że na mnie pluje, za to, że zmienia całkowicie sens moich wypowiedzi, przekłamuje moje wypowiedzi, a z tego wynikają później nieporozumienia. Dobrze, to... Więc gdyby mnie Gazeta Wyborcza przeprosiła i pani Justyna również za to, że wielokrotnie kłamała na mój temat, no to ja jej kwiaty mogę wtedy...